Barwnikami można zmienić kolor portalu do Netheru. Jeśli założysz elytrę i zaczniesz latać i wlecisz do wody, to gdy klikniesz S, to gracz będzie latać lub pływać do góry nogami. Jeśli wylecisz poza górną krawędź mapy, powyżej 265, to pod F3, tam gdzie pokazuje dni, zniknie to i pojawi się napis... Hello, witam was wszystkich w kolejnym odcinku z Pogromców Mitów na tym kanale. Słuchajcie, dzisiaj jest ze mną Zio. Witaj, Zio. Hey. Tak, dzisiaj pomocnikiem będzie Zio. I słuchajcie, w poprzednim odcinku zbieraliśmy 37 tysięcy łapek. Przy 40 tysiącach, jeśli było mniej, to mieliśmy zamykać serię, ale wybłagaliście mnie, żeby jednak seria nie była zamykana. Więc macie szczęście, ale tutaj też możecie dobić dużo łapek, ponieważ pamiętajcie, że 10 tysięcy łapek, każde dodatkowe, to jeden... jeden dodatkowy mit. Każda dodatkowa łapka w górę spowoduje to, że będzie mniejsza szansa na to, że będę w kolejnym odcinku, także nie będzie nudnych odcinków, będą ciekawe odcinki. Dobra, ale nie ma co, słuchajcie, gratulacje dla poprzedniego wygranego, którego widzicie tutaj. No i nie ma co, tylko trzeba pędzić do pierwszego mitu, który brzmi w ten sposób. W butelce z miodem jest więcej miodu niż wody w butelce z wodą. Wystarczy, że weźmiesz dwie butelki do rąk. Też tak właśnie w taki sposób myślałem, ale co będziemy stary w taki głupi sposób? Trzeba to lepiej Zio zrobić, słuchaj, popatrz. Jak? Można ramka, przelać do czegoś? Ramka. A, dobra. Okej, myślałem, że wlejemy do koldrona oba, to by było spoko, gdyby się dało. Też tak można, nie mam ustawiony język polski, bo na ostatnim odcinku coś potrzebowaliśmy. Ale to znajdź mi wodę, znaczy miód, bo nie mogę tego znaleźć totalnie. Przy okazji sobie zmienię język, bo to jest... Nie potrafię sobie poradzić z językiem polskim. Honey. Czekaj, bo... powiedzieć coś strasznego. Stary, bo ja mam teraz znaczek Mojangu, ja nie wiem, co się dzieje. Dobra. Muszę ci powiedzieć coś strasznego. Co? Jest więcej miodu. Lol, serio jest więcej miodu? Ja nie mogę, ej! Czaisz to? Butelka wygląda tak samo? Tak, to jest taka sama butelka. Tylko jest więcej zawartości. Ej, czemu więcej miodu się ten... Ej, patrzcie, bo to są cztery piksele aż więcej. Dwa. Widzisz to? Nie cztery. Znaczy cztery w sumie, dobra, okej. Okay, no cztery piksele tak, w sumie, dwa wysokości. Tak, zgadza się. Tak, tak, ale no serio. Ej, aż bym się nie spodziewał, że więcej miodu jest w miodzie. Ciekawe, niż wody strasznie. W wodzie, stary. Ej, a myślisz, że wszystkie miksturki tak mają? Nie, wszystkie miksturki mają tyle wody, co w wodzie. Tak. Ale jaj. Stary, nigdy bym się nie spodziewał. Jedna butelka. Serio. Jest jeszcze jedna butelka, ale nie mogę powiedzieć, która. O nie, to napiszcie o tym mitę w takim razie, ale zobaczymy w takim razie. A ten mit oczywiście jest potwierdzony. No i czas przyjść do drugiego mitu. Zio, jak on brzmi? Jeśli założysz elytrę i zaczniesz latać i wlecisz do wody, to gdy klikniesz S, to gracz będzie latać lub pływać do góry nogami. Okej, okay, w jaki dość sposób? Dość interesujące. Dobra, ja sobie zabiorę elytrę. Możesz też zabrać, przetestujemy to razem. Jasne. Oczywiście tutaj. No jakiś punkt, tutaj jest wielki punkt do skoków, który wygląda zresztą bardzo estetycznie. O, jaki piękny w ogóle, nie? Nie pamiętam, z kim to było na odcinku robione, ale to musiało być artystyczne. Chodź z góry samej, bo to wiesz, bedrock tutaj jest. Dokładnie, stary, dobra. Bedrock tutaj... na tej wysokości to jest niespotykana sprawa. Okay, tam jest no. Chyba więcej wody, więc tam możemy skrolować. Jeszcze raz, chodzi o to, że gdy wlecisz do wody, tak, klikniesz to musimy S, to gracz będzie latać lub pływać do góry nogami. Dobrze, ja to spróbuję. Stary, ja daję sobie F5, żeby się widzieć z drugiej perspektywy, żeby widzieć siebie, czy lecimy do góry nogami, czy nie. Okay. No i ja w takim razie lecę. Poczekaj chwilę, daj mi, żebym ja cię... Oj, tak naprawdę... Okay. Tak, jest, płynie do góry nogami. Popatrz to, widzisz? Widzę. Widzisz to? Znaczy, tak? Nie jesteś do góry nogami, jesteś na płasko, tak jakbyś był płasko. Ale popatrz, jak mam głowę do góry. Czy to widzisz? Do góry? Nie, no nie widzę tego, totalnie. Gdzie mam brzuch, stary? Normalnie jesteś, tak jakbyś był poziomo. Tak jakbyś leciał elytrą, bez żadnych udziwnień. Stary, ale u mnie, popatrz sobie na perspektywie drugiej. Ja, popatrz, wystarczy, że mam elytrę. Masz elytrę sobie, tak? Bo masz ten. A, okej, okay, dobra, widzisz? Dobra, okej, okay, masz rację. Ale nie, ja nie widzę tego u ciebie. Nie, widać tylko ten, tylko widać tylko na swojej perspektywie. Dobra, ale czyli... jajca. Ale no. Śmiesznie, ej, dobra, czyli faktycznie, to, tak na początku nas trochę zmyliło, bo faktycznie nie ma czegoś takiego, że u drugiego gracza się to widzi. Tylko no. Widzisz się to po prostu, trzeba mieć ją zaktywowaną przede wszystkim, bo jak widzę tutaj, jak mam ją po prostu na sobie, to ale to nie za bardzo działa. Ej, ale to jest dziwne. Genialne! Jest jakiś taki, jak się płynie tak ten? To jest, nie, to jest normalnie wtedy chyba właśnie crawlem, tak nie? Wiesz jaki to jest styl pływacki? Woda w nosie. Woda w nosie. Ale to prawda trochę. Teraz tego nie mogę osiągnąć, ale słuchajcie, no mit potwierdzony. Ej, ciekawe mity. Ja już myślałem, że to jest chyba 34 odcinek i myślałem, że tutaj nie da się już nic ciekawego tak naprawdę no. Znaleźć. A to jest taka perełka, ciekawa dosyć, więc co? Potwierdzasz, że mit?
Oczywiście, mit potwierdzony. No i czas na kolejny micior. Kiedy włączysz grawitację komendą entity data małpa e no gravity 1b na command bloku powtarzającym i rzucisz jajko do wody, to ono się zatrzyma i wlatywać z niej będą partikle. To w takim razie ja to już przetestuję samemu na wersji 1.12, więc teraz widzicie właśnie ten materiał. Siema, witam na 1.12.2 i słuchajcie, w takim razie co potrzebujemy? Potrzebujemy na pewno command bloka, więc mamy go w takim razie tutaj. Potrzebujemy w niego wkleić oczywiście komendę, której nie mam skopiowanej, ale już ją mam w takim razie. I lecimy, oczywiście, to mamy. I teraz wystarczy, że rzucimy jajkiem. Specjalnie ma tutaj za bardzo dużo mobów, żeby mi to nie zacinało, dlatego to jest na normalnym świecie. Podejrzewam, że mogłoby coś się dziać w momencie, kiedy po prostu byłoby dużo mobów, bo by teraz to działa po prostu na wszystkie moby istniejące, więc na armor standy i tak dalej też by to działało. Mogę wam to na przykład pokazać w ten sposób, że postawię wam armor standa gdzieś w miarę wysoko i spróbujemy, patrzcie, i on po prostu teraz nie spadnie, dlatego że działa na niego po prostu ten command block. I teraz wystarczy, że rzucimy. I mieliśmy go rzucić w blok. Ja sobie tylko wyłączę w takim razie tutaj za bardzo trochę skalę sobie zmniejszę tej komendy. Okej, i za bardzo nic się nie... to jest coś o wiele bardziej dziwnego niż to, co powinno być. To jest bardzo dziwne. Ale to nie... to nie miało być tak. Partikle, ale nic się nie zatrzymało. To leci to leci ciągle do przodu, widzicie to? To jajko już strzela ciągle do przodu. O lol, ale ciekawe to jest. Możemy tak w ten sposób celować, ej. Ale ono się nie zatrzymuje w żaden sposób, tylko jeszcze tam było i rzucić jajko do wody. No jak widzicie, nic się nie dzieje. Jest to na tej wodzie. Możemy zrobić jakiś większy zbiornik teoretycznie, więc przetestujmy sobie to na pustym na większym zbiorniku. Okej, sprawdźmy, czy uda mu się zatrzymać. O! Faktycznie, działa to. Jak widzicie, większy zbiornik wystarczył tutaj, żeby to przetestować. Ciągle z jego lecą partikle, on się zatrzymał tutaj, czyli jakby ten woda zatrzymała jego pęd i po prostu, no, jak widzicie, ciągle partikle lecą, więc można faktycznie zrobić coś takiego. To jest bardzo ciekawe, ale dla mnie o wiele bardziej ciekawsze jest to, że ten jajko wtedy leci po prostu idealnie do przodu i do tego jeszcze ciekawsze jest to, co dzieje się w ogóle z tymi kurczakami. A czy one wszędzie, czy one muszą być w wodzie zrespione? Rzućmy sobie może więcej, żeby przetestować, co się dzieje z kurczakami. O, one muszą być w wodzie, żeby one tak zadziałały, jak widzicie. Bo teraz one normalnie lewitują, ale jak strzelimy je do wody i one się wyklują tutaj w wodzie, to one lecą przez jakiś czas w górę, co jest bardzo ciekawe. Jak widzicie, no niektóre lecą dłużej, niektóre krócej, nie wiem na czym to polega za bardzo. Ale jak widzicie, a co jeśli uderzę w... Ale genialne, o co chodzi? Ale dobra, dobra, już nie będę tego przedłużał, ale genialny mit. No i co, mit potwierdzony w takim razie. Gdy wylejesz wodę z dorszem i postawisz obok lisa, to lis zabije dorsza. Mam nadzieję, że będę w odcinku. Pozdro Julka. Pozdro Julka. On w ogóle kogoś innego, czy to, nie wiem, wampirek, nieważne, dobra. W takim razie, słuchajcie, czas na dorsza. I teraz jak ja jest dorsz, stary? Ja lisa. Dobra, ale jak jest dorsz? To jak? Cyody, kod. Kody. Czyli te standardowe ryba. A, dobra, dobra, jest, ryba. Jest, dobra. Mam lisa jakby co, więc jak postawisz dobra. Tego... Na wodzie gdzieś tak wylewamy normalnie, czy w dziurze? Nie, 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 właśnie chodzi o to, żeby on był wylany tak na tym, nie? Mi się wydaje, na płasko. Dobrowolnie, dobra, to w takim razie no, jazda. Dobrowolnie? Okej, okay, uwaga! I zobaczmy. Atakuje, poleciał. On leci, patrz, biegnie, on leci do tego próbuje. Dorsza. Goni! Właśnie, czekaj, bucket próbuje jeszcze zabrać, żeby o, zabrać tą... O, rzeczywiście! Patrz, jak go goni! Kurczę. Czyli olol. Patrz, lisy atakują ryby, ale jajca. Ale czy wszystkie, czy tylko akurat dorsze? To jestem ciekaw. Przetestuję jeszcze na jakiejś innej, stary, ale wydaje mi się, że to jest bardzo ciekawe. A jeśli tylko z dorszem, no to może faktycznie coś jest podejrzane. Zaraz zobaczymy, czekaj. Zobaczy go, czy drugiego mam postawić? Postaw drugiego, drugiego postaw drugiego, bo tamten ma coś stawiam w dziobie. Drugiego. Nie, no też atakuje, czy wszystkie ryby? Rybę. Czyli dobra, czyli on jakby te ryby w wodzie też, tylko nie wiem, czy jakby samego w wodzie postawić. Postawmy jeszcze, zobaczmy, czy one polują na takie typowo w wodzie zostawione. Okej, okay, uwaga.
Tak! Wie, też atakują. O kurde! O, ale jajca! Ej, nigdy nie widziałem takiego zjawiska, żeby lis płynął do wody, która... Znaczy do wody takiego jakiegoś zbiornika wodnego po prostu i polował na rybę. Ale w takim razie ciekawe. Ej, kurczę, teraz no. Powinni nas wyśmiejcie, bo wiecie, no to oczywiste jest, ale... No, ja się z tym nie spotkałem nigdy wcześniej, ja więc... też nie, totalnie. Jacie, kolejny mit potwierdzony i czas przejść do piątego mitu. Kiedy urządzi cię pszczoła i wypijesz miksturę niewidzialności, to widać w tobie żądła. Teraz już nie mam... Żądła? Są żądła w ogóle w tym? Właśnie nie wiem, stary. Kiedy sprawdzaliśmy bez żądeł, tak mi się wydaje, że ten mit już był, ale bez potki niewidzialności. Więc sprawdźmy no, w takim razie... No, masz pszczołę, słuchaj, tylko jedyne, co to potrzebujesz. Ją zdenerwować, więc potrzebuję w takim razie... Proszę bardzo. Co teraz, ale to na, może najpierw stary przydałoby się, to... żebym najpierw może mnie urządliła, tak jak jest w kolejności mita stary. Tak. Aha, to jest zaraz dobra. Pomocnika, który źle czyta. Dobra, no ale... dobra stary, już tam zaraz źle czyta. Ale zabrałem ja sobie mleko, więc powinno być spoko. I teraz, dobra, stary zobaczmy, teraz zamierzuć. Okej, okay. Jest, patyk, tak, dwa takie gwoździe masz wbite. Ja cię kręcę, serio, są żądła. A ja w ogóle nie wiedziałem, że jest żądło w tej grze. Ej, o co chodzi? Ej, nie no, to jest, ej, o ile myślisz, jest potwierdzone. Ale zobacz, mam rozkminę teraz. Wygląda się Stickman, jak się poruszasz. Dokładnie, ej, ja myślałem, że to jest totalna pierdoła, stary. Że czegoś takiego, coś takiego nie może istnieć. A tu ale jednak, stary. Dobra, wypiłem sobie w ogóle to, ale nie wiem po co. Ale dobra, ej, niewidzialny ja, ale mnie boli teraz bardzo. Boli mnie to, że nie zostawiłeś łapki w górę oczywiście i to, że ktoś mnie tutaj tak źle potraktował. Więc co, kolejny mit potwierdzony, aż mega, ja nie jestem... Że takich rzeczy nie wiemy w ogóle, star. Takie rzeczy no powinny nie? być oczywiste dla ale wszystkich. Ale to są nowe rzeczy, nie? Ale to jest dziwne, bo te pszczoły nie mają żądła same w siebie. Jakby miały na te entity miało żądło, to wtedy bym powiedział, że no spoko, to jest bardzo możliwe. Ale że one nie mają żądła, to myślisz tak, oni by na to nie wpadli. No ale co, mit potwierdzony, kolejny. I czas na szósty mit. Gdy położysz na pół blok na przykład krowę, to zacznie się kręcić. Co? Nie wiem. O, i jeszcze trzeba pod nim zniszczyć bloki, testowane na najnowszych... Dobra, nie wiem, no może jakoś świruję patrząc na to, jak to tam wygląda. Okay. Ja bym postawił to gdzieś w powietrzu. Właśnie, też mi się tak wydaje, to czekaj, zróbmy to może tutaj zaraz nad tym zielonym awokado? Nie wiem, co to jest. Gdzie zielone awokado? To duże takie zielone. Dobra, ja już tutaj postawiłem wszystko wyskocznie, ale możemy w tym miejscu, dobra. Myślałem, czyli... żeby zrobić to tak, żeby zrzucić po prostu tą krowę z czegoś. Mm-hmm. Bo chcesz jakby uczynić, żeby ona się znalazła na tym, nie? No chyba tak. Na razie sprawdźmy może jak ona się zachowa, jeśli położymy ją w ten sposób. No nic i się kompletnie nie dzieje. I zniszczyć blok pod nią. Ten blok? Nie. No zaczyna się obracać, ale przez to, że po prostu patrzy może na to. Może ten blok? No nic, obraca się, popatrzy w moją stronę. Dobra, jeszcze raz trzeba. Pa, pa. Znaczy zasadniczo się kręci, więc teoretycznie mit jest potwierdzony, tak, ale to chyba no, nie o to chodzi. Chodziło chyba, że jakoś z automatu. Dobra, okay, weźmy i zrzućmy na to. Odsuń się od niej, żeby ona nie skupiała no się na właśnie, tobie. Właśnie, to zrzućmy ją tak daleko, żeby ona się na nas w ogóle nie skupiła, stary. Z takiej góry, tylko czy ona nie zginie? Zginie nam przecież, dobra, to jest oczywiste. Właśnie, to tak. Ale może stąd nie zginie, jak szybko uciekniemy. Ej, mam pomysł, zróbmy super rzecz. Zdamy ją do wody i ona będzie powoli zdążymy uciec wszyscy od niej, popatrz. Dobra. Tutaj damy wodę, jest woda. Tylko to chyba będzie za wysoko nadal trochę, ja bym dał odrobinę... Dobra, tylko teraz tutaj musiałbym dodać jakieś coś, żeby nie wylatywała woda, bo więc po prostu dam tutaj tabliczkę, żeby to nie wylatywało, bo nie zrobiłem wystarczająco, no, okej, okay, dobra, i tak, tutaj tylko to, okej, okay, niech będzie już tak. Okej, okay. I teraz... Sobie... I teraz no. Tutaj, dążymy od niej uciec? Właśnie, poczekaj, czekaj, bo nie wyskoczyła. Wypadnie nam, dokładnie. Okej, okay, żeby nam nie wyskoczyła czasami z tego, i dobra, i zobaczymy no. Teraz. Stawiamy mu ścianę, uwaga. Dobra, okej, dwie będą nawet, zobaczmy, to chyba się nie uda. Totalnie nic się nie dzieje, tak jak się spodziewałem. Ale spróbujmy może półpłytkę do góry nogami, stary, dać jeszcze. Bo już jak testujemy półpłytki, to przetestujmy jeszcze do góry nogami. Bądźmy konsekwentni, jak to się dokładnie. Ładnie mówi, nie? Tylko jakby zniszczyć bloki. Nie czaję, o co chodzi do końca. Uwaga, uwaga. Co znaczy to, że trzeba pod nią zniszczyć bloki? Może ten blok musisz zniszczyć? No to nic nie daje, stary.
Wydaje mi się, że ten mit jest obalony po prostu, jakby, stary. No, nie wiadomo, co do końca ty miał i dlaczego miała w ogóle ona się obracać, ale myślę, że mit obalony, nie ma co tutaj przedłużać tego mitu i po prostu obalamy. Jeśli jakieś wytłumaczenie macie sensowne, jak to trzeba zrobić, to oczywiście napiszcie i starajcie się też przy waszych mitach opisać bardziej szczegółowo, co trzeba zrobić, jak użyć półpłytkę i tak dalej. Obraca się, popatrz, mit potwierdzony jednak. Mówiłem, że tak to się kręci, ale to chyba nie to. Nie, więc starajcie się pisać jak najwięcej mitów, bo te mitów trzeba dużo teraz szukać, bo szukałem trochę sporo tych mitów, więc serio, piszcie dużo mitów, też starajcie się lajkować mity, które są już w komentarzach, a my lecimy do kolejnego mitu. Jeśli w podstawowym świecie zrobisz beacon, magiczna latarnia i zrobisz portal do netheru obok beacona, to efekty będą działały w netherowym świecie, tylko nie możesz w netherze się oddalać od portalu. Dobra. Okej, okay, dość ciekawe. Okej, okay, ciekawe. Robimy z dużym zasięgiem? Zróbmy z podkładką, chyba co? Tak, musi być, zróbmy jakiś duży zasięg, żeby to wszystko tutaj było. Ja sobie zabiorę akurat złoty blok. Okay. Zobaczymy tutaj, żeby... Na ile to było? 7 trzeba chyba do maksymalnego? Czy... Tak, 7 na 7. Dobra, to tutaj jeszcze w takim razie zrobimy jak najbliżej go też, żeby nie było to jakoś tutaj bardzo oddalone, żeby to działało. Może to faktycznie jakoś działać, bo jakaś ta odnośnia taka w bloku jest, że jeden blok w normalnym świecie to jest 8, znaczy odwrotnie, że jeden blok w netherowym świecie to jest 8 w normalnym świecie, więc no może tak, jakaś ale taka zależność też jest gdzieś tutaj, ale... Wątpię. Szczerze ja wątpię, żeby to działało. Jestem bardzo sceptyczny, jeśli chodzi o to, czy to zadziała. Okay, dobra, wsadzaj do środka coś. Go, daję diament w takim razie. O, już dałeś? Tak, dałeś. Gato. Nie, do czego postawiłem, nic więcej nie zrobiłem. Ej, ale chyba nie daliśmy na maksa. 9 na 9 chyba jest teoretycznie. To ja tutaj zrobię już filem w takim razie, normalną komendą minecraftową. Naprawdę jest jeszcze większy? Wydaje o, mi się, że tak, stary, w takim razie. 3, 5, 7, 9, rzeczywiście, no. O kurde. Dobra, daj tej gold block już. Tak, tak, będzie, tak, po angielsku. I mamy, dobra. I teraz możemy aktywować... Zgadza się. Mamy... Regeneracja. Mamy, dobra. Więc weź to jeszcze aktywuj, żeby było. Ale myślę, że będzie git. Aktywowałeś czy nie? Czy mam zrobić? Nie robiłem tego. Ja to w ogóle tutaj cały czas tą pustą butelką latam, więc zobaczmy. Dobra, jaki mamy efekt teraz? Przy tym będziemy mieli? No teoretycznie... nie mogę aktywować? Okej, okay. Ja, okay, może... są dwa, zgadza się. Co? Mamy siłę i mamy regenerację? Nie wiem, dobra, coś tam. Nie, ja nie umiem tego używać, mamy, stary. Mamy regenerację i mamy siłę. No. Dobra, lecimy do netheru i teraz stoimy gdzieś tutaj przy... I czy tam się odnawia? Nie odnawia nam się w żaden sposób. Mamy faktycznie no, ten efekt, ale no jakby nie odnawia nam się ona. Gdybyśmy byli przy portalu i gdyby on tam miał działać tutaj... Jakoś, nie wiem, próbuję się przybliżać. Też możecie mi mówić, że na survivalu na pewno zadziała, ale wydaje mi się, że to nie ma żadnego wpływu. Nie ma to, na pewno, wiesz co, bo... ja sprawdzę, jeszcze wejdę z survivalem z tego. Dobra, z, ja też też tak zrobię. Świata. Zobaczmy. Dalej, wchodźmy jeszcze z survivalu. Ty mam ten efekt nałożony, jak widzicie, w prawym górnym rogu? Ale no niestety nie odnawia się. Nie odnawia się, tak mi się zresztą wydawało. To było trochę nawet bardzo logiczne. Nawet wydaje mi się, że ten efekt nie odnawia się w momencie, kiedy stoimy w portalu. To jest dosyć ciekawe. Bo widziałem, że jakby... I zobaczymy, ile mam teraz. A nie, odnawia się jednak stojąc w portalu, ale przy... Nawet stoję w portalu, zobaczmy, czy wyjdę teraz. Nic się nie dzieje, ciągle mi ten czas spada, więc co, no raczej wydawało nam się to oczywiste, ale faktycznie mit jest obalony, no i czas na ósmy mit. Przez szkło nie widać deszczu ani śniegu. Dobra. Lajkujcie. Ostatnim razem sprawdzaliśmy, stary, czy widać partikle jakiekolwiek, ale nie było ich widać za kolorowym tym, ale sprawdźmy teraz, jak to będzie wyglądało z deszczem. To wiesz co, chodźmy na granicę rzeki, bo tutaj będziemy mieli i deszcz, i śnieg w jednym miejscu. O, jak tu śnieg? W którym miejscu śnieg? Tutaj masz tundrę obok, nie? A, no dobra, faktycznie, dobra, to sprawdźmy w takim razie, dajemy weather rain. Już sobie to odpalmy. Chyba wydaje mi się, nie ma, widzisz? A nie, tylko deszcz, okej, tylko dobra, deszcz, to jest jednak... ta tundra ciepła chyba. Więc w takim razie sprawdźmy, czy będzie wyglądać. Znaczy, jak to będzie wyglądać tutaj. Ja dam sobie już to szkło. Dobra, mamy kolorowe szkło w takim razie. Sprawdźmy, czy... Okej, czyli tak jak z partiklami nie widać, stary, widzisz? Czy jest kolorowe? A przez zwykłe widać, tak? Przez zwykłe widać. Czyli możesz sobie z... Stary, jak wybudujesz domek z takimi szybami, to nie widzisz, czy na dworze pada, czy nie? Ale to jest... Świetny, stary, jak patrzenie na świat przez różowe okulary, nie? Dokładnie. Ale ej, jak chcesz mieć dobrą pogodę w Minecraft zawsze na zewnątrz i mieć kwarantannę na przykład, to wtedy budujesz sobie takie szkła. Ale zobaczmy, jak ze śniegiem. Ale mit dotyczył szkła.
Więc jakby nie ma tutaj powiedziane, czy to jest kolorowe, czy... Przez szkło... No nie, no to już musimy obalić, nie było powiedziane, że kolorowe. Dokładnie. Dokładnie, więc piszcie mity uważnie, bo my musimy ten mit obalić, nawet nie musimy sprawdzać już śniegu, ponieważ wiemy, że nie widać, okej? Okay? Dokładnie, a jak napiszecie, czy przez zwykłe szkło widać, to później można zrobić drugi mit, czy przez kolorowe widać. Właśnie, dokładnie, więc my ten mit obalamy i czas przejść do 9 mitu. Jeśli wylecisz poza górną krawędź mapy, powyżej 265, to pod F3, tam gdzie pokazuje dni, zniknie to i pojawi się napis. O nie, jaki napis? Czy to jest jakaś ukryta wiadomość od twórców gry, stary? W którym miejscu są dni pod F3, bo ja nie wiem. Czekaj, właśnie zastanawiam się, ale myślę, że jak zrobimy times... Kurczę, ej, serio są jakieś dni tutaj? Ile świat trwa? Nie wiem, totalnie. Ej, to jest mega dziwne. Ja nie widzę w ogóle tej takiej statystyki. Czekaj. Jest coś, co... No D, dwukropek niby, nie? Jest ale nie T wiem. Właśnie, zastanawiam time się... Time add. Dodaj, time add. Time add. Time add 24, nie? I będzie po prostu... Stary, jesteśmy głupi, to jest tak widoczne bardzo, że jesteśmy mega głupi. W którym miejscu? Local difficulty. I tam masz 075000 day 3. A, no rzeczywiście, no chodź, lecimy na górę w takim razie. Nie, lecimy w takim razie w górę. Dobra, jestem już na tej ej, faktycznie to zniknęło. I ale... co? Ale nic się tutaj nie pojawiło. Wow! Ale czemu to... Wow! Ale coś się pojawia? Nie, nic się nie pojawia. Ej, dolatuję dopiero. Jestem już na 250... Okej, okay, widzisz? Oczywiście. Tutaj. Znika. Zupełnie znika i biom, i czas, nie? Tak, biom i ten czas cały tutaj. Ej, ale kurde, że my nie widzieliśmy tego. Dobra, nieważne, słuchajcie. To jest taka pierdółka dosłownie. Nie, no, ale... W każdym razie jest potwierdzony, nie? Mit jest potwierdzony. Nie, znaczy, ale nic się nie pojawia, więc obalony, bo pojawia się napis, trzy kropki jest. Więc obalony, żadnej wiadomości nie ma tutaj ukrytej czy cokolwiek, więc no, mit obalony i czas na 10 mit. Jeżeli w lewą rękę weźmiesz diamentową siekierę i napiszesz komendę Summon Lightning Bolt, tu diamentowa siekiera zmieni się w żelazną wersję 1.15. Naprawdę? To brzmi totalnie jak największa pierdoła. To, ale czekaj, no kto wie, no stary, może ja ten. Ja ci wyrzucę też tej pad, trzymaj na szybko. Okej. Okay. I dobra, w takim razie zróbmy w ogóle, żeby nas naraz star uderzył. Ja już ty robię, a ad małpa A. I teraz Summon... Lightning. Dobra, tylko zapomniałem, że jeszcze run trzeba oczywiście w tej wersji. Summon Lightning Bolt. I uwaga. Wow. Przykro mi, ale... Wow, zmienił ci się, ale ty w lewą rękę miałeś to wziąć. A, już, czekaj. No, ale to może oboje w teraz. To czekaj, no, no. Wow. Kto by się spodziewał, że to się nie... Coś tak, no... Stary, nie patrz, widzę. Patrz teraz, widzisz? Wow. O stary! Rzeczywiście, oczywiście słuchajcie, żartujemy. Nie no. Mit jest niestety obalony. A to było głupie strasznie, gdyby tak się stało. Na przykład patrz, mieć taką enchantowaną mega super ten siekierę. I zamieniać i masz taką to no, było najgłupsze. Odwrotnie to nie działa? Może żelazna na ten? Nie zmienia też. Kurde, no. Dobrze, mega głupie, ale słuchajcie, to był 10 mit, więc normalnie tyle jest mitów, ale jako, że wbiliście 37 tysięcy łapek, no to w takim razie są 3 dodatkowe mity, więc czas na pierwszy bonusowy, zobaczmy jaką brzmi. Jeśli nazwiesz najpierw obrońcę Johnny, a potem Dinnerbone albo Groom, to wtedy zacznie chodzić do góry nogami i atakować wszystko wokół. Faktycznie było to tak, że... Obrońcę? Tak, to jest taki specjalny stary, nie, jak się on nazywa, nie Guardian, tylko on jest obrońca i słuchaj, obrońcą jest otóż Vindicator faktycznie, dobra. No czyli tak, czyli zobacz. Jest Vindicator, no i w takim razie teraz nazywamy go Johnny, więc potrzebujemy oczywiście kowadło. I do tego dobra. Lecimy z name tagiem. Faktycznie było tak, bo to już sprawdzaliśmy nieraz, znaj tylko mi name taga. Proszę bardzo. Ja już tego nazwę. I sprawdzaliśmy w jednych z poprzednich odcinków, możecie się przekonać oglądając całą playlistę, że faktycznie on zaczyna atakować, kiedy ma imię Johnny, wiesz? Więc to jest prawda, ale czy jest taka sytuacja, że jak damy mu Dinnerbone, albo wiadomo Groom, już, bo to jest ten, tak... Już robię. Zrobiłem już mam Dinnerbona. W sumie tak? Mam też obie, więc dobra. Słuchaj, o, no w takim razie, tutaj mamy tego ziomeczka. On zacznie teraz wszystkich atakować. Widzisz, atakuje wszystkich, ale lecimy... Jak się rzucił? I lecimy teraz, uwaga.
Czy on... A patrz to, serio! Dalej, ale nagrodkami! Lata i atakuje! Dawaj jakieś ty, jakieś zwierzę inne. Takie, co jeszcze możecie atakować? Kurde, dawaj mu te lisa on będzie atakował na przykład, bo ostatnio nam zabijał wszystkich. Zobaczmy. O nie, chyba już mi się wyłączył tryb. No popatrz, właśnie, on walczy ze sobą jeszcze. On walczy, ale będziemy go nazywać ciągle, czekaj. Johnny. Ej, on już teraz się zbagował, stare. On się zbagował. Widzisz, no widzisz, co się z nim podwójnie dzieje? Podwójnie mu się state zmienił teraz, nie? Tak, ej, popatrz, jak on teraz ześwirował. On nie wie, czy ma siekierę, czy nie ma w końcu siekiery. Ja cię kręcę, ale patrz, ty. Ale na początku... zgadza się, bo jakby sam mit, który jakby wykonałeś startowo, jest poprawny. Jeśli nazwiesz go Johnny, a później Dinner Bone albo Groom, wtedy jeszcze zaczyna? On atakuje i on w pewnym momencie ma taką rozkminę, co się dzieje z jego życiem, widzisz? Ej, ale w dalszym ciągu atakuje. On się w jakimś części... Widzisz? Nie. Czyli mit jest potwierdzony. Mit jest potwierdzony faktycznie. On ma jakiś problem potem. Czasami widzicie, bywa przypadek, gdzie on jest bardzo zbugowany. Ale jest, nie, tak faktycznie. Więc mit jest potwierdzony. Ciekawe jest w ogóle to, że faktycznie ma dwie różne ksywki, a mimo tego jakby zmienia się. Ej, aż mnie kusi, żeby z owieczką to sprawić, ale oczywiście taki mit nie padł, więc musicie napisać taki mit. Więc w takim razie, słuchajcie, 11 mit jest potwierdzony i czas przejść do 12 mitu. Postaw na dwóch blokach w odstępie jednej kratki armor standy, później postaw za blokami komparatory i też z tyłu postaw w miejscu... Poczekaj chwilę. Co miejsce z tym komparator, to nie komparator. To zaraz żeby wrażek wyłączyć na komparator. Stary. Co się stało? Dobra, co? Nie będziemy wam się męczyć z czytaniem tego, bo ja totalnie, nawet jakbyśmy mieli to czytać, to my się zgubimy 3 razy w tej wypowiedzi. Konkluzja, armor sendy raczej nie zatańczą na ale końcu tego. Ale sprawdźmy to, ustawmy to tak, jak tutaj ma być, jak to ma być na zbroję. Dobra, lecimy. Więc my to w miarę wykonamy wam według instrukcji, postaramy się domyśleć co jak te, i widzimy się, jak ustawimy już mniej więcej tutaj cały ten system. Daje nam się, że chodziło tutaj o coś takiego i ktoś pomyli po prostu komperatory z tym, bo to wtedy ma jakikolwiek sens, żeby jakaś dobra, pęta te się stary, robiła. Ale najpierw postaw w tym momencie nie pochodnie, dobra, postaw armor standy i mamy stojaki na zbroję. Ale nie musimy im dawać zbroi. Tak? Nie ma takiej instrukcji. Nic się nie dzieje. Ale wydaje mi się, że faktycznie coś takiego może się dziać na Xboxie. Napiszcie wy na Xboxie, czy faktycznie coś takiego jest. Bo kiedyś o tym słyszałem, że na Xboxie coś takiego może się dziać. Więc napiszcie, ja nie mam niestety wersji, żeby sprawdzić. Przecież mógłbym na Bedrock Edition w sumie to sprawdzić, ale też nie mam dostępu. Najwyżej, dobra. Zrobimy najwyżej kiedyś pogromcy mitów w Bedrock Edition, to wtedy to sprawdzimy. Ale na PC jest to zablokowane. I pamiętajcie tak, żeby w komentarzach pisać, na jaką wersję to macie. Żeby się upewnić, bo jakby z komparatorami. Dokładnie. Z komparatorami to totalnie nie ma sensu, gdyby jakikolwiek sposób tutaj to ustawiać, więc no, komparator nie za bardzo tak działają, jak tutaj ktoś napisał, więc no, w takim razie, co, mit obalamy i... Mit obalony. 13, ostatni mit przed nami. Barwnikami można zmienić kolor portalu do Netheru. To brzmi stary jak prawdziwa rzecz, naprawdę. Ale to jest serio, bo jakby nigdy w życiu nie próbowałem pomalować portalu. To jest ostatnia rzecz, jaką mógłbym stary zrobić, tak serio. Ja chcę na niebiesko albo na brązowo pomalować. Dobra, ja mam to już przygotowane. Ja przygotowałem sobie pełno barwników, jakbyśmy byli stary, bo może to nas prowadzi wtedy do innego. Ale mamy tam w takim razie portal. To nie ma szans, żeby to zadziałało jak dla mnie. Ale teoretycznie popatrz, że ten Shulker jest też fioletowy na początku, jak się go stworzy, a potem można go zmienić. Tak w ten sposób mówisz? To jest zastanawiające. Kurde. Dobra, ale lecisz, to jest zdaje się tak głupie, na brązowo najpierw? Ty, chciałem zrobić portal Shambo, ale nie działa. Nie kurde, działa? No. Kurde. Może jak wrzucę? Nie, no to pożera nam, ale przerzuca na drugą stronę. I przeży... No i zepsułeś portal, stary! O nie, już nie dostaniemy się do tego. I twój Johnny Dinnerbone biega i wyżyna wszystkie zwierzęta. Ta? Faktycznie, o nie, nie będzie żadnych zwierząt tutaj. Ale dobra, w takim razie nie no, mit obalony, to... Jakby działało, to by było największym, ale to myślę, że ktoś by się na pewno zczaił i wszyscy by o tym już mówili. No, bo to był jakiś oczywiście przypadkowy klik i nagle wszyscy, dlaczego mam żółty portal czy cokolwiek. To prawda. Więc no co, słuchajcie, to jest koniec tego odcinka. Mam nadzieję, że się podobało. No,
mimo że nie wbiliście tych 400 tysięcy, to nie zakończyliśmy serii, więc mam nadzieję, że to docenicie. Łapką w górę, subskrybujcie także. No i zapraszamy także na naszą serię Koksblok, która już na przykład jutro już jego, ale możecie zajrzeć do całej playlisty, tam jestem właśnie ja, Zio, Czoklet i Yoshi, więc zachęcamy was. Pamiętajcie, że jeśli będzie 40 tysięcy łapek w górę, już nigdy więcej nie będę w tej serii, więc musicie się martwić o nudne odcinki z... Nie no, super był ciekawy, napiszcie Zio, że ciekawy był odcinek. I pamiętajcie, żeby pisać też mity, bo było mało teraz. No, trzymajcie się, do zobaczenia w kolejnym odcinku. Cześć! Hello!